Ostatnim piętrem naszej piramidy żywieniowej są tłuszcze. Tak naprawdę nie ma jednoznacznie określonej ilości w gramach tłuszczu, jaki powinniśmy spożywać w ciągu doby, natomiast zaleca się, aby tłuszcze tak naprawdę stanowiły 20-35% wartości energetycznej naszej diety. Jakie tłuszcze natomiast wybierać? Oczywiście znaczenie mają tutaj kwasy tłuszczowe, czy są to kwasy tłuszczowe nienasycone, czy kwasy tłuszczowe nasycone. Te pierwsze w zdecydowanej większości spotkamy w produktach pochodzenia roślinnego, czyli w olejach, oliwie z oliwek, tudzież w orzechach, w owocach, takich jak na przykład awokado. Natomiast kwasy tłuszczowe nasycone najczęściej spotkamy w produktach pochodzenia zwierzęcego, a mianowicie w maśle, w smalcu itd. Dlaczego te kwasy tłuszczowe nienasycone są tak istotne dla naszego organizmu? Przede wszystkim wchodzą one w skład błon komórkowych wszystkich narządów, czyli wszystkich komórek naszego ciała. Biorą udział w regulacji czynności układu nerwowego, tak jak już wspomniałam, mają działanie neuroprotekcyjne. Obniżają poziom cholesterolu w surowicy krwi, obniżają ciśnienie tętnicze, stabilizują naszą krzepliwość i tutaj oczywiście szczególnie korzystne i prozdrowotne działanie mają kwasy tłuszczowe z rodziny omega-3, które mają oprócz tego działanie przeciwzapalne. To, co może Was dzisiaj tak samo szokować, jest faktem, że tak naprawdę tłuszcze, często myślimy, że są to tylko te, które widzimy, czyli na przykład olej dodawany do smażenia, tudzież jakieś masło, którym smarujemy kanapkę. No niestety większość tych tłuszczów, które spożywamy w ciągu doby, stanowią tłuszcze ukryte, bo jest to aż około 55%. Tak naprawdę tłuszcze ukryte mogą być dla naszego organizmu źródłem kwasów tłuszczowych nienasyconych, o których już wspomniałam, o właściwościach prozdrowotnych. I takim źródłem mogą być na przykład tłuste ryby morskie, już wspomniałam, jakieś orzechy, nasiona, oleje, oliwa, czyż awokado. Mogą być także źródłem kwasów tłuszczowych nasyconych, czyli to są te produkty wszystkie pochodzenia zwierzęcego, czyli na przykład mięso, produkty mleczne, sery, a także mogą być źródłem izomerów trans kwasów tłuszczowych. I tutaj przy tych izomerach trans kwasów tłuszczowych chciałabym się zatrzymać, ze względu na to, że tak naprawdę są one uznanym czynnikiem ryzyka wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych. I co może być dla Was szokujące, tak naprawdę stwierdzono naukowo, że spożywanie w nadmiernych ilościach tych izomerów trans kwasów tłuszczowych zwiększa ryzyko zgonu z wszystkich przyczyn aż o 34%. Jakich produktów w takim razie unikać, skoro te izomery trans kwasów tłuszczowych są tak niebezpieczne dla naszego stanu zdrowia? Gdzie je znajdziemy? No niestety wszystkim tym, co dla większości osób jest bardzo kuszące i wygląda zazwyczaj bardzo smakowicie, czyli w fast foodach, wysoko przetworzonej żywności, w słodyczach, a także w słonych przekąsach typu chipsy, tudzież jakieś solone, smażone orzeszki. Wspomniałam tutaj o szczególnej wartości odżywczej, jeżeli chodzi o orzechy i nasiona. Przede wszystkim powinniśmy spożywać te orzechy i nasiona w postaci niesolonej i niesmażonej. Natomiast spożywanie ich tak naprawdę ma szereg korzystnych właściwości, a mianowicie zmniejszają one ryzyko wystąpienia chorób sercowo-naczyniowych, tak samo obniżają stężenie cholesterolu, a oprócz tego są też źródłem cennych witamin i minerałów, np. kwasu foliowego, magnezu, wapnia, potasu czy witaminy E. Czy można je w takim razie chrupać bez ograniczeń? Otóż nie. Zaleca się, aby spożywać około 30 gram niesolonych orzechów, tudzież nasion na dobę. Musimy pamiętać, że jednak tłuszcz jest tłuszczem i tak naprawdę 1 gram tłuszczu dostarcza aż 9 kilokalorii naszemu organizmowi. Jest to aż 2 razy więcej ponad niż dostarcza 1 gram białka, tudzież 1 gram węglowodanów. Dlatego takie orzechy i nasiona tak naprawdę są bardzo wysokokaloryczne i bardzo łatwo możemy przekroczyć nasz bilans energetyczny dobowy przez właśnie spożywanie nadmiernej ilości takich orzechów i nasion. Dlatego we wszystkim tak naprawdę należy zachować umiar i zdrowy rozsądek. Chciałabym teraz przejść do tego, co było z boku piramidy, czyli do tych plusików i krzyżyków. Pierwszym z nich u podstawy była woda. Tak naprawdę chciałabym Was dzisiaj przekonać, że nawodnienie ma znaczenie. Nie wiem, czy wiedzieliście, natomiast ludzki organizm aż w 50-80% składa się z wody. Tak naprawdę bierze ona udział we wszystkich procesach zachodzących w naszym organizmie.
tak naprawdę w procesach trawienia, tak naprawdę w procesach wydalania. Jest też środowiskiem rozpuszczania tak naprawdę witamin i minerałów, oczywiście z grupy tych rozpuszczalnych w wodzie. Dlatego bardzo ważne jest uzupełnianie tej wody w ciągu doby. Ile jej tak właściwie należy pić? Oczywiście wszyscy słyszeliśmy o tym absolutnym minimum, czyli 1,5 litra wody dziennie, natomiast w przypadku zwiększonych jej strat, czyli na przykład w przypadku aktywności fizycznej jakiejś intensywnej, powinniśmy pić jej zdecydowanie więcej. Natomiast takim złotym środkiem dla kobiet jest około 8 szklanek wody dziennie, co stanowi 2 litry, natomiast w przypadku mężczyzn jest to 10 szklanek wody dziennie, czyli około 2,5 litra. I to jest według mnie taki złoty środek, który tak naprawdę powinniśmy dostarczać swojemu organizmowi. 10-8 szklanek, no wydaje się strasznie dużo. Jak pić więcej tej wody? Tak naprawdę każdy nasz dzień powinniśmy zacząć od wypicia szklanki wody. Kolejną rzeczą jest fakt, że wychodząc z domu,